No dobra, to co na to wszystko odpowie procesor? Co ma do powiedzenia procesor? Cześć, tutaj Daniel Roziecki. witam Cię bardzo serdecznie na vlogu: Jak zostać programistą wywiadaczem. Dzisiaj mamy odcinek 089 i w dzisiejszym odcinku opowiem Ci co nieco na temat synchroniczności versus asynchroniczności, ok? Ale. Ale okazało się, że ten temat jest dosyć obszerny, dosyć obszerny i żebym mógł się za nim zająć w sposób odpowiedni i żebym mógł Ci przekazać z jednej strony wiedzę jak najbardziej skondensowaną, a z drugiej, żeby ta wiedza była dla Ciebie wartościowa, to prawdopodobnie, a w zasadzie już na pewno wiem, że na pewno ten odcinek będzie podzielony przynajmniej na dwie części. Może na więcej, tego jeszcze nie wiem, ale na pewno na dwie części. Dobra, słuchaj, szukam pisaka. Bo, żebym z tobą mógł porozmawiać na temat synchroniczności i asynchroniczności, to wcześniej muszę poruszyć kilka innych istotnych tematów, o których może nie wiesz, może wiesz, a może nie do końca i intuicyjnie czujesz. Więc od początku od początku wszystko po kolei. Dobra? Zacznijmy od tego, czym jest program. Słuchaj, klepiesz tam te swoje linijki kodu w tym edytorze, w IDE, w czymkolwiek, potem albo kompilujesz, albo on jest interpretowany, albo jest używany w jakiejś maszynie wirtualnej. To jest bez znaczenia, ale program to są jakieś konkretne linie kodu, które mają być w sposób kolejny wykonywane, tak? No bo od tego zacznijmy, że prawie każdy język programowania ma jakąś swoją funkcję main, od której się zaczyna. Są języki programowania takie, które po prostu zaczynają się od pierwszej linijki, i no tak to już, tak to już jest. W każdym razie. To jest ten program. Powiedzmy, że ten program zapisałeś do pamięci. Zapisałeś do jakiegoś pliku i chcesz go teraz uruchomić. No i co się tak naprawdę dzieje? W momencie, kiedy chcesz uruchomić program, jest uruchamiany tak zwany proces. Dobra? I ten proces charakteryzuje się tym, że I ten proces charakteryzuje się tym, że ma własną pamięć operacyjną, czy w zasadzie chyba lepiej to nazwać pamięcią lokalną. Ok, jest to pamięć lokalna tego procesu, bo pamięć operacyjna mogłaby się nam źle kojarzyć. W każdym razie ten proces charakteryzuje się tym, że ma własną pamięć lokalną, ma własne rejestry i ma własny stos. Myślę, że wiesz, czym są rejestry i czym są, jest stos, więc tego tematu nie będę poruszał. Jeśli nie, to daj znać w komentarzach. To wtedy pomyślę o jakimś takim absolutnie podstawowym opisie, czym to wszystko jest, czym się to wszystko charakteryzuje. I słuchaj, teraz proces w momencie uruchamiania odpala swój pierwszy wątek. Tak. Wątek to jest coś lżejszego od procesu. To jest coś, co jest uruchamiane przez proces. Ok? I to jest. Twój proces, który uruchamia wątek, i w tym wątku jest procesowany twój kod. Czyli od tej pierwszej linii, która miałaby zostać uruchomiona, ten kod jest po kolei wykonywany, 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 jest wykonywany twój algorytm. I tak wygląda bazowy proces. Oczywiście, ty w ramach tego procesu, jeśli chciałbyś wykonywać kilka operacji w tym samym czasie. W teorii w tym samym czasie, ale przyjmijmy założenie, że to są operacje, które są wykonywane równolegle, masz możliwość albo zduplikować swój proces. Stworzyć ponowny proces, po prostu uruchamiając ponownie tę samą aplikację, przesyłając jej odpowiednie parametry i ona będzie chodziła równolegle, albo możesz stworzyć drugi wątek. Tak. I teraz, bo to jest bardzo istotne. Jeśli stworzysz drugi wątek w ramach tego Twojego procesu, to popatrz, jakie zajdą zmiany. A więc uruchomiłeś u nas w ramach swojego procesu drugi wątek, i zwróć uwagę, że pamięć lokalna, którą ma ten proces, jest również przydzielona do tego drugiego wątku. Więc tak naprawdę oba wątki i każdy inny, który utworzysz w ramach tego swojego procesu, będą współdzieliły tą pamięć lokalną. Natomiast ten Twój kolejny wątek ma własny rejestr i własny stos. Dobrze? I tak to działa. I ta pamięć lokalna to jest tak naprawdę z jednej strony super sprawa. Bo ona pozwala na błyskawiczną komunikację się między wątkami, no bo te wątki, mając dostęp do tego samego zasobu pamięci, mogą szybko wymieniać się informacjami. Ale z drugiej strony, ta pamięć lokalna, w której są na przykład przechowywane zmienne globalne, to jest ten wielki problem, dla którego programiści mają często tak wielki problem z aplikacjami wielowątkowymi. Kwestia semaforów, kwestia blokowania, kwestia sekcji krytycznych. Czyli, krótko mówiąc, jak doprowadzić do tego, żeby dwa czy więcej wątków mogło się w tym samym momencie na przykład tu mam jakąś zmienną globalną X, żeby te wszystkie wątki mogły się odwoływać do tej zmiennej i ją zmieniać w tym samym czasie. Więc już na pewno wiesz, że w tym samym czasie się nie da, w tym samym czasie mogą je wszystkie odczytać, ale nie są w stanie w tym samym czasie je wszystkie zmienić, zmienić, bo to by było bez sensu. Bo wtedy tak naprawdę. W żadnym wątku nie byłoby pewności, że jest odczytywana poprawna wartość. I to jest największy problem wątków, gdy usiłują dostać się do pamięci lokalnej i wykonywać jakieś operacje na jakichś spółdzielonych danych. Ok, czyli reasumując, mamy program który, żeby uruchomić, jest zamienny w proces, a ten proces, żeby tak naprawdę mógł zaistnieć w Twoim systemie operacyjnym i wykonywać jakieś operacje, jest na dzień dobry, uruchamiany jako wątek. A te z tego wątku możesz tworzyć kolejne wątki, albo, jeśli masz taką ochotę, możesz tworzyć kolejne procesy. A więc, jak już wiesz, wątki to są dosyć lekkie byty, możesz ich całkiem sporo otworzyć i one wszystkie będą miały własne rejestry, własne stosy i będą współdzieliły tą pamięć lokalną, dzięki czemu, jak już wspomniałem, komunikacja między wątkami jest bardzo szybka. Więc w zasadzie po co używać rozwiązania, kiedy zamiast wątku w ramach procesu, tworzy się osobny proces do wykonywania jakiejś operacji? I odpowiedź na to pytanie jest dokładnie w tym, co przed chwileczką powiedziałem. Wszystkie wątki mają dostęp do pamięci lokalnej. A to znaczy, że jeden wątek może spowodować awarię innego. Pamiętasz, jak to wyglądało na samym początku? Proces, pamięć lokalna i jeden wątek. I jeśli będziesz, będziesz miał wiele takich procesów, to każdy z nich jest niezależny. Problem pojawia się wtedy, kiedy chce, żeby te procesy ze sobą porozmawiały. Dlaczego? Bo procesy nie mają pamięci lokalnej, którą mogą współdzielić z innymi procesami. One tego nie mają. Wątki mają, wątki mogą się dogadywać przy pomocy pamięci lokalnej procesu, ale procesy, indywidualne procesy, 10, 15, 20, 50, 100 procesów, nie ma wspólnej pamięci. Lokalnej, więc one tak nie mogą. Oczywiście są mechanizmy na to, żeby procesy ze sobą rozmawiały. To nie jest jakaś straszna, skomplikowana rzecz, ale należy pamiętać o tym, że to po prostu działa wolniej. I na przykład rozwiązania na wieloprocesowość użył Google, tworząc Chroma. Każda zakładka, każda zakładka to jest osobny proces. To nie jest osobny wątek w ramach jednej aplikacji, w ramach Chroma. Nie. Każda zakładka to jest osobny proces, który ma własną pamięć, własne rejestry, własny stos. Jest niezależna od innych. Dzięki czemu każdy skrypt JavaScriptowy, który jest odpalany, jest uruchamiany w niezależnym środowisku. Tutaj, przy rozwiązaniu wielowątkowym, mogłoby się okazać, że uruchamiając jakiś skrypt JavaScriptowy tutaj i mieszając coś w pamięci lokalnej, będziesz miał wpływ na ten wątek, na kolejne, które utworzyłeś. W przypadku rozwiązania, które przyjął Google w Chromie, teoretycznie, powtarzam, teoretycznie. Nie ma takiej możliwości, bo praktycznie niestety jeśli program jest źle napisany zawsze możesz wpłynąć na inną aplikację, no po prostu zawsze. Co prawda w nowoczesnych systemach operacyjnych jest to coraz bardziej skomplikowane, ale ciągle się da i to może spowodować opłakane skutki, co nie zmienia faktu, że w przypadku rozwiązania, które przyjął Google, czyli każda zakładka ma własny proces, jest to dużo, dużo trudniejsze i dużo łatwiej zabezpieczyć taką aplikację niż jak miałoby to miejsce w przypadku rozwiązania wielowątkowego. Okej, okay, ale jak już wiesz, jak, co to jest ten program, co to jest ten proces, te wątki i tak dalej, no to co na to wszystko procesor? Jak to, jak to tak naprawdę w sumie działa? No bo mówi się aplikacja wielowątkowa, że to wszystko działa równolegle i, i, i super, i to jest takie szybkie, że mamy te, w tej chwili te procesory wielokorowe z hypertradingiem i tym podobne. I jak to działa? Jak to działa i czy to działa? Czy to faktycznie. Działa tak, że te aplikacje są uruchamiane równolegle, pewnie trochę na pewno, bo jednak jakby na to nie patrzeć, te nowoczesne procesory potrafią uruchamiać aplikacje o wiele, wiele szybciej niż kiedyś, mimo że wiele z nich jest taktowana zdecydowanie niższym zegarem niż wcześniej, okay? No dobra, to co na to wszystko odpowie procesor? Co ma do powiedzenia procesor? Już Ci pokazuję. Jest sobie Pan procesor. Jest sobie pan procesor. I ten pan procesor, powiedzmy, przyjmijmy założenie, że w tej chwili jest sam. Nie ma żadnych kolegów. Nikt go nie lubił, wszyscy sobie poszli, został sam, sam na placu boju I tylko on jest w twoim komputerze. Smutno mu, tak, ale, no ale tak, takie życie. Nie ma innego wyjścia w tej chwili. Niestety musi sobie poradzić. Ale ty na swoim komputerze chcesz odpalić 50 milionów aplikacji na raz. No to pan procesor ci powie takiego wała, to tyle to ja nie obsłużę. No dobrze, no ale powiedzmy, że chcesz uruchomić, nie wiem. Trzy aplikacje naraz, tak? Pierwsza, druga i trzecia. I każda z tych aplikacji coś robi. Każda z tych aplikacji coś robi i wysła do procesora jakieś operacje, które chce, żeby ten procesor wykonał. Jak już wiesz, tak naprawdę, to to są wątki, tak? nie są procesy, bo proces to jest ten stan nadrzędny w każdej aplikacji, a tak naprawdę do procesora trafiają wątki. No jeśli aplikacja jest wielowątkowa. No, to z tego jednego procesu, tych wątków może trafiać do procesora więcej. Może, oczywiście, że może. Ale mamy jeden procesor. I co on? Czy on potrafi naraz obsłużyć te wszystkie operacje? No nie. Procesor nie potrafi wykonywać równolegle obliczeń. Nie potrafi. Po prostu nie. Nie został tak stworzony i on tego nie umie. No to jak on sobie z tym radzi? Radzi sobie w ten sposób, że ma do pomocy szedulery. To są te szedulery. Czyli po polsku planery, i one, one odpowiadają za to, że analizują, co poszczególne wątki robią, jak się zachowują, na co czekają, czy czekają na jakieś operacje wejścia wyjścia, czy nie, i tak dalej, i tak dalej. I one planują, w jakiej kolejności, tak, w jakiej kolejności procesor ma obsługiwać poszczególne wątki. Czyli powiedzmy, przyjmie założenie, że no teraz będzie ten, potem będzie ten, potem będzie. Ten i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I procesor przełącza się na ten wątek. Tak, przełącza się. Użyję innego koloru. Procesor przełączy się na ten wątek. A to znaczy, że przełącza cały kontekst. Przełącza się na tą pamięć, na ten rejestr, przełącza się na pamięć, na rejestry tego wątku. Więc to chwilkę trwa. To jest bardzo krótka chwilka, ale trochę to trwa. Jak stwierdził, że skończył robić to, co miał robić, przełącza się na kolejny. Mamy dwójeczkę. Wykona coś tam, przełącza się na trzeci. Pamiętaj, że za każdym razem procesor zmienia ten kontekst, czyli zmienia pamięć, na której pracuje, rejestry, na których pracuje i tak dalej. I w ten sposób Tobie wydaje się, że aplikacje pracują równolegle, a w rzeczywistości tak nie jest. W rzeczywistości ten procesor po prostu bardzo szybko żongluje się pomiędzy tymi aplikacjami i daje złudzenie równoległości. Ok, no ale co z tym można zrobić? Można było zrobić to, że pojawiło się oczywiście więcej rdzeni. Tak. To będzie R2. Mieliśmy R1, R2, R3. I teraz te procesy, zamiast wszystkie kierować się do jednego, one mogą się rozłożyć na poszczególne rdzenie. I tutaj rzeczywiście procesy mogą być wykonywane równolegle. Znaczy, w zasadzie nie procesy, tylko to są te wątki, pamiętasz? Ale pamiętasz, ten trzeci on miał trzy wątki. I sytuacja jest identyczna, jak było tutaj na początku. On ma trzy wątki, czyli znowu szedular musi wybrać, w jakiej kolejności ma realizować operację w tych wątkach. W zależności od tego, jak, co one robiły, czy się odwoływały, do czego się odwoływało i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Szeduler stara się, żeby procesor w jak najbardziej optymalny sposób te wątki obsłużył. Może się jednak zdarzyć sytuacja taka, że na przykład w tym wątku gdzieś tutaj są dane, gdzieś tutaj jest coś do zrobienia, gdzieś tu jest coś do zrobienia, i gdzieś tu, i gdzieś tu. I to nie jest tak, że ten rdzeń wtedy pracuje non-stop. Zanim on się przełączy między tymi kontekstami, to jak już wspomniałem, mija czas. I obsłuży ten kawałek, potem obsłuży ten, potem ten, potem przeskoczy do tego. Ale są takie momenty przestoju, kiedy nic nie robi. No bo na przykład tutaj wykonał tą operację, i do tej operacji no, taki obszar czasu, tak? Tutaj w wątku drugim nic się nie dzieje, więc nie ma co robić, więc generalnie ten rdzeń się nudzi. I żeby zapobiegać takiej nudzie rdzeni. Powstało coś takiego, jak w Intelu Hyper Trading, a w AMD stworzyło technologię o nazwie SMT, ale proszę Ci, nie każ mi rozwijać tego skrótu, bo nie pamiętam, po prostu nie pamiętam, jakie to jest, ale jestem pewien, że jak jesteś zainteresowany, to wygooglasz go i będziesz wiedział, o co chodzi. I generalnie o co chodzi z tymi, tymi technologiami, które są bardzo podobne do siebie. Chodzi o to, że jeżeli masz ten swój jeden core, ten jeden rdzeń, który wykonywał tam ileś tych operacji, które do niego wchodziły, to tak jak mówiłem, ten rdzeń co jakiś czas mógł trafić na sytuację, kiedy nic nie robił. Nic nie robił, bo oczekiwał. Oczekiwał na coś i nie mógł nic wykonać, bo nikt od niego nic nie chciał. W dużym uproszczeniu można powiedzieć tak, że przyjmijmy, że to nie jest rdzeń w tej chwili, tylko robot. Nawet literki się zgadzają. I ten robot obsługuje linię produkcyjną. Ta linia produkcyjna przesyła mu jakieś elementy, i ten robot przetwarza te elementy po kolei, ale widzisz, między każdym elementem, może użyję innego koloru, między każdym elementem jest jakaś pusta przestrzeń. I to jest ten czas, kiedy ten robot się nudzi. On jest super szybki, on chce robić, on mógłby robić, ale nie może, bo nie ma co. I wyobraź sobie sytuację taką, kiedy do robota dołożona jest druga linia transmisyjna, druga linia produkcyjna. I ta druga linia transmisyjna dba o to, żeby wtedy, kiedy jest przerwa na tej linii, pojawiało się coś do roboty, do robota na linii drugiej. I on wtedy szybciutko przełącza się między tymi liniami transmisyjnymi, bo jest tak zaprojektowane to wszystko, żeby czas przełączenia między poszczególnymi liniami transmisyjnymi był jak najkrótszy. I on szybko pobiera ten materiał i zasuwa. Dzięki temu może wykonywać więcej. I właśnie tak działa HT. I właśnie tak działa SMT, że do jednego kora, jednego rdzenia są podłączone takie dwa rdzenie wirtualne, i ich zadaniem jest to, żeby zoptymalizować ilość informacji, ilość zadań, które wchodzą do określonego rdzenia. Chodzi o to, żeby zapewnić temu rdzeniowi cały czas pracę. Bo tylko wtedy ten rdzenie będzie w sposób optymalny wykorzystany. Jeżeli rdzeń się nudzi, i nic nie robi, no to znaczy, że nie jest wykorzystywany. Jeżeli są gdzieś jakieś aplikacje, które czekają na wykonanie, a rdzeń się nudzi, no to znaczy, że coś tu jest nie tak. I właśnie po to jest hypertrading, żeby zoptymalizować tą pracę rdzenia. On się będzie przełączał między tymi wirtualnymi rdzeniami w dosyć szybki sposób, bo to też jest właśnie zoptymalizowane w ten sposób, żeby przełączanie kontekstu między tymi wirtualnymi rdzeniami było jak najkrótsze i będzie wykonywał Operacje. Pamiętaj, on może wykonać tylko jedną operację na czas, więc chodzi o to, żeby jak najlepiej przygotować mu dane, które on ma przetworzyć. Właśnie do tego powstał HT i powstał SMT. OK, ale powstaje pytanie, czy to działa. Nie wiem, nie sprawdzałem, jakie są, czy są w tej chwili jakieś wyliczenia, ale generalnie Intel się chwalił swego czasu. Że zastosowanie procesorów z hypertrainingiem, pod warunkiem że system operacyjny potrafi to wykorzystać, ale umówmy się, w tej chwili każdy nowoczesny system potrafi to wykorzystać, to zastosowanie hypertrainingu daje przyrost rzędu 30-40% wydajności. Oczywiście to wszystko zależy od obciążenia procesora, od tego, jak są obciążone poszczególne rdzenie, no bo jeżeli procesor będzie kiepsko obciążony, nie będzie jakiegoś wielkiego obciążenia, no to ten przyrost wydajności będzie dużo mniejszy. Natomiast jeżeli będzie rzeczywiście bardzo dużo operacji wykonywanych naraz, to faktycznie ten przyrost może być rzędu 30-40% i o to generalnie w tym chodzi. To nie jest tak, bo niektóre osoby mogą sobie wyobrażać, że jeżeli, nie wiem, mam procesor czterodzeniowy z HT, to mam 8 rdzeni. 8 rdzeni, Co to znaczy, że są, jest naraz wykonywanych 8 operacji. No nie, nie jest naraz wykonywanych 8 operacji. Naraz są wykonywane 4 operacje jednocześnie. I tak to działa. Nie może być naraz wykonywanych więcej operacji. Każdy rdzeń może wykonywać w tym samym momencie tylko jedną operację. Ale dzięki tej zoptymalizowanej linii transmisyjnej te operacje będą wykonywane częściej. Częściej niż miało to miejsce bez tych technologii. OK, to wszystko, co Ci chciałem dzisiaj przekazać. Kolejny odcinek na temat synchroniczności, a synchroniczności pojawi się w przyszłym tygodniu. Nie wiem jeszcze dokładnie, w jaki dzień. Śledź, Śledź mnie, a najlepiej kliknij subskrypcję, żeby nie przegapić. Dziękuję Ci pięknie i zapraszam Cię oczywiście na jutro, również na jutro. Tak, na jutro, środa dla świeżaka, i jutro będzie druga część SQL-a. Bardzo serdecznie zapraszam. Zobaczysz. Super będzie, super. Ok, dziękuję pięknie, do zobaczenia. Pa.